Siema moi kochani, z tej strony Fire, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zapowiada się naprawdę mega gruby film, ponieważ będziemy tworzyli sekretny pokój gamingowy. Pokój marzeń, o którym marzy każdy gamer. Jak dobrze wiecie, nasza chata jest przeogromna i są takie pomieszczenia w tym domu, do których nikt nie zagląda i niektórzy nawet o nich nie wiedzą. Więc w dzisiejszym odcinku zbudujemy najlepszy sekretny pokój, jaki do tej pory ten dom widział. Muszę mówić szeptem, ponieważ ekipowicze kręcą się po domu, a nie chciałbym nikomu zdradzić mojego planu. Moi kochani, jeżeli kiedykolwiek marzyliście o takim pokoju albo miejscu, w którym możecie rozwijać swoje pasje, hobby, no to strzelajcie łapeczki w górę, ja wam pokażę, jaki pokój zawsze mi się marzył i jaki chciałem mieć w swoim domu. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 3 razy czekolady Mr. Beasta. Tutaj wam się wyświetlają 3 szczęśliwe osoby, które zgarniają nagrodę. Odezwijcie się do mnie na emailgamingwithfarel@gmail.com, który macie w opisie. A żeby wejść do pierwszego sekretnego miejsca, musimy iść do naszego składziku po drabinę. Tutaj generalnie składujemy wszystko, co jest nam potrzebne do odcinków. A tego już się troszeczkę nazbierało, nie? Trzeba zobaczyć, czy przypadkiem Klaudy nie ma u góry, bo Rogan przed chwilą pojechał gdzieś tam jakieś zdjęcie zrobić czy coś. W tym pokoju Jacob już nie mieszka. Możecie wbić do niego i zapytać się, dlaczego. Może wam powie. I tutaj jest pokój, do którego nikt nie wchodzi. Patrzcie. Możemy zapalić światło. O, jak widzicie, tutaj kiedyś był taki zamysł, żeby zrobić sobie taki chyba magazynek. Właściciel miał taki zamysł, no ale niestety nie dokończył tutaj swojego pomysłu i wygląda to tak, jak wygląda. Ale, moi drodzy, to nie koniec. Sekretne pierwsze miejsce znajduje się tutaj. Jestem mega ciekawy, co tam jest. Odpalamy. To jest jakieś wejście na poddasze, stary. Daj mi kamerę, ja zobaczę, co się dzieje. O ja pierdziu! Jaka przestrzeń! Tam do końca to jest, nie wiem, z 30 metrów, jak nie lepiej. Tam daleko, daleko na samym końcu jest moja sypialnia. Najgorsze jest to, że to wszystko jest wyłożone watą szklaną, która jak się wbije w skórę, to strasznie swędzi. A myślałem, że tu nie ma waty szklanej, albo że to wszystko jest już ładnie przygotowane. Czyli najgorzej, nici z naszego sekretnego miejsca. Tam na górze, ale wiecie co? W sumie i tak tam jest za niski dach. Każdy musiałby się tak poruszać zgarbionym, a ja chcę, żeby to był pokój rozrywkowy, żeby każdy mógł się w nim dobrze czuć. Więc zróbmy tak, że w tym miejscu, gdzie miał być ten magazynek, zrobimy najlepszy pokój rozrywki w tym domu. Przyniosłem nasze lampy, zapalmy troszeczkę światła. O, od razu lepiej. No i teraz można pracować. Spójrzcie, jak tu jest kozacko, można normalnie stać. Tutaj za chwileczkę poprzynoszę jakieś różne panty. Generalnie tam z tyłu, jak tutaj sobie chodziłem, jak się wprowadziłem, widziałem dywan. I fajnie by było mieć tutaj jeszcze dywan. Generalnie mam taką wizję, żeby jeszcze tutaj ulokować takie pufy z groszku. Nie wiem, jak to się nazywa. No takie pufy, wiecie, groszkowe, w których środku jest styropian. One są przekozackie, zawsze chciałem mieć taką pufę, ale nigdy nie miałem miejsca w bloku, żeby ją trzymać. Potem taką dużą kupić. Dobra, chodźcie, zobaczymy z tyłu. Dobra, tu jest taki składzik wszystkiego. I tutaj jest kawałek dywanu, ale to jest dywan wycięty już na miarę. Kurde, nic z tego nie zrobimy, szkoda po prostu zachodu. Plan spalił na panewce, wychodzę stąd. Ja pierdzielę, do czego to doszło? Kurde, przejdę z tym dropem? Przeszedłem. Spójrzcie na to! Prawdziwy Fortnite'owy drop, teraz trzeba go otworzyć. Jak w Fortnite'cie. 3 sekundy. I się otworzył, pięknie. Spójrzcie, co jest w środku. Wejdźcie w szoku. Uwaga, 3, 2, 1. Zabrałem kilka fantów z mojego studio i sobie tutaj ładnie porozstawiamy, żeby miało to wygląd kozacki. Teraz idziemy na dół do pokoju ukraść jedną najważniejszą rzecz. Mam nadzieję, że się nie skapa. Na szczęście nikogo nie ma w domu, bo wszyscy wyszli, tylko pieski zostały. Pokaż, zostawcie łapkę dla pieska, co? I suba. Ten telewizor musi znaleźć się u góry. I mam nadzieję, że się nie skaptam, jak przyjdą. Gdzie jest telewizor? A ja powiem, że nie wiem. Tylko, że operator będzie musiał mi pomóc go przenieść, no bo on jest tajemniczony, a sam nie dam rady go zanieść. Wnieśliśmy już telewizor. Ej, powiem może idealnie pasuje na tą półkę, jest przeogromny. Mamy też konsolę PlayStation, która jest niezbędna. Damy ją na pewno tutaj. Mam też specjalny taki
projektor gwiazd, dwa projektory gwiazd, więc tutaj będzie przepięknie. Za chwileczkę tutaj poukładam jeszcze te wszystkie maskotki, żeby było fajnie i jedziemy do sklepu kupić tą pufę, o której cały czas mówiłem. W ogóle teraz się tak zastanawiam, jak nazywa się taka pufa, jak taką pufę wpisać? Jak to się nazywa? Pufa groszkowa? Pufa workowa! No dobra, to trzeba obdzwonić kilka firm, jeżeli oczywiście są takie, które się tym specjalizują i zobaczmy, czy coś mają. 5 minutes later. Słuchajcie, obdzwoniłem 3 firmy. W jednej firmie tylko i wyłącznie na zamówienie, co mnie to w ogóle nie interesuje, a druga firma nie odbiera. Więc niestety musimy pojeździć po sklepach lokalnych i może coś znajdziemy. Mam nadzieję. To są jakieś żarty! 1 kwietnia śnieg pada, w zawierucha kupiłem! Znalazłem! Tylko, że to nie jest dla... Co się dzieje? No, jak nie jest, stary? To nie jest dla ludzi. To jest spanko dla piesków takich dużych. Ale jedyna była taka, jest zarąbista. Joystick z Eevee będzie później używał. No kurde, stary, mi zwieje. Wejdzie? Mamy to. Misja zakończona sukcesem. Lecimy dalej teraz po jakieś jedzenie, picie i bajery. Jesteśmy w sklepiku i postanowiłem, że fajnie by było mieć w pokoju gamingowym coś innego niż tylko wirtualne gry. Nie grałem nigdy w Twistera, a to jest bardzo fajna gierka, gdzie razem sobie z ekipką pykniemy. Jeżeli graliście w Twistera, lubicie tę grę, no to strzelcie łapeczkę w górę, jeżeliście tego nie zrobiliście. Ja jestem mega ciekawy. Gra, która zaplącze cię w supeł. Zobaczymy, jak sobie poradzi Rogalik, grając tą gierkę. Dobra, lecimy po jakieś teraz jedzonko. Co piją gamerzy? Monsterka. Monsterka? To troszeczkę trzeba ich kupić, bo u mnie sami gamerzy w domu. 5,99 jeden monsterek? Nie no. Trzeba zadzwonić do wspaniałego człowieka. Memory 5, wszystko jasne. Halo, Kubula? Masz jakieś te monsterki tanie ogarnąć? Po streamku? A kiedy kończysz? Za pół roku? No dobra, no to kończ szybko i czekam. Kurde. Troszeczkę sobie poczekamy na te monsterki. Chodźmy, może kolę kupimy dla Rogalika, bo on pije kolę. No i pięknie mamy to. Pół takich. Dla każdego coś dobrego. Ej, dobra, czas przetestować naszą pufę. No stary, dawaj, hop, hop. Widzicie, cząsteczko mi też się podoba. Jak to nasze nowe spanko, wariaci. Kupiliśmy też karton Cheetosków, karton kolki. I będzie zarąbiście. Czekaj, kurier dzwoni. No, mówiłem, że Kubiks wspaniały człowiek. Spójrzcie, ogarnął monsterki. Dziena, będzie co pić. Ha! Pokój moich marzeń już jest gotowy. Teraz idźmy po ekipę i zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. A wy też w komentarzu ocencie w skali od 1 do 10 dzisiejszą moją robotę. Bierze ze mną ekipa. Yo, witam. Dzisiaj przez cały dzień pod waszą nieobecność. Was nie było w domu. Na pokaż, co zrobiłaś. Easter egg. Prima aprilis, rozwaliłam sobie palca i byłam na szyciu i... I testowałam nowe noże. Pod waszą nieobecność zbudowałem sekretny pokój gamingowy. Pokój taki, o którym każdy marzył, jak był mały. Więc będziemy sobie od teraz tam chillowali i grali w gierki. Także zapraszam. Wow! Kurde, blaszka! Oh my god! Wow, ale ładnie to wygląda! Dobra, co? Wyszło? No i znalazł się telewizor. Co myśleliście, że ktoś ukradł Prima Aprilis? Myślałam, że ktoś popsuł i się nie przyznał. Przecież te rzeczy dzieją, nie? Także już się nie śmiał, jakby nowy był. Jak wam się podoba pokoik? Zarobisty. Mega, mega. No, a to zostanie, tak? No. No i teraz. Telewizor proszę oddać, tak? Zrzucimy się na nowy, tutaj musi być telewizor. Mamy, patrzcie, mamy konsolę, mamy chipsy. Cały karton Coca-Coli. Cały kartonik Coca-Coli. Ojej, jeszcze monsterki, różne smaki. Monsterki, różne smaki. Można śmiało ale się testować. Ale dla typowego gracza. Tak. Można śmiało się testować za darmo, ale w tym pokoju panują pewne zasady. Jeżeli chce się coś wziąć za darmo, to trzeba pierw to wygrać. Więc dzisiaj... No to ja się nie najem, nie napiję.
Więc dzisiaj nie będziemy grali Fortnite'a na konsoli, bo to będzie nudne. Zagramy w Twistera. Kto grał w Twistera? Oj, bardzo dobrze. Jest wtedy palec pewnie. Mój palec grał w Twistera. Ja grałem, jak powiem, 8 lat. Chyba coś takiego. Czyli JJ-ka próbuje swoich sił, czy jednak odpalasz? Dyskwalifikacja. No próbuj, zobaczymy. Ja mam kontuzję. No to nie zagrasz bez ręki, jakbyś była. Tak o zagrasz, z ręką w tył, z tyłu. JJ-ka kontra Pinki. Pierwsza runda. Czyli się najesz i napijesz dzisiaj. Robimy to. Ja będę kręcił i pierwszy raz za Justynę. Uwaga! JJ-ka prawa stopa na czerwony. Prawa stopa na niebieski. Prawa dłoń na zielony. Dobra, JJ-ka ma swój punkt podparcia już. Jest źle. Teraz Pinki. Prawa dłoń na zielony. No tak! Jak? Jak mnie JJ-ka pokona z tym palcem, to już znaczy, że już życie jest przegrane dla mnie. Prawa dłoń na niebieski, Pinki. No dobrze, dobrze. O, dokładnie tak. Lewa stopa na czerwone. Jak? O, a prawa noga zjechała z koloru. Dobra, ja się mam już wyczyszczenie, piona. Na czerwony, Boże, syf to na mnie. Wybieraj. Nie ma nagrody pocieszenia. Co? Śmierdziuchy są najlepsze, gość. Teraz ja kontra Rogal. Jesteś gotowy? Prepare your weapons and fight. Jako, że jestem najlepszą osobą do kręcenia. Super. Prawa na niebieski. Pyk, mamy to. Prawa dłoń na zielone. Od razu. Moje ulubione, nie? Prawa na niebieskim, stój, śmiało. Rogal. Dołącz mu tą boli. Nogę prawo. Prawa dłoń na niebieski. Lewa dłoń na zielone. Okej. Okay. Prawa stopa na niebieskie, Rogal. Nie ma opcji. Chyba, że kolano. Nie! Koniec. Noga zweryfikowała. To możemy te krótki wypuścić. Słuchajcie, widać, że coś ukradłem? Nie widać. Nie widać różnicy. Nie zauważyłem różnicy. No to git. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie w komentarzu ocenić ten pokoik w skali od 1 do 10. My zaczynamy weekend, na pewno sobie tutaj dzisiaj poimprezujemy, posiedzimy, więc życzę nam imprezy. Żadnych imprez, trzeba uczyć się i pracować. Okay. Więc życzę nam udanej imprezy, wbijajcie na kanał Rogalika, Pinki oraz JJ-ki. Wszystkie linki macie w opisie i pamiętajcie, że w każdy wtorek oraz piątek na tym kanale pojawiają się filmy. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Ajuj! Cześć!